No, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę nietypowo o pewnym urządzeniu, które może Wam się przydać. A czy się przyda, zdecydujecie sami. Zapraszam do odcinka. No, nie ma co ukrywać. W tej chwili dosyć szybko zaczyna się robić ciemno. Okres jesienno-zimowy jest, że tak powiem, już za pasem i wiadomo, że nie wszyscy widzą dobrze po zmroku. Ja czasami też zastanawiam się, czy jadąc, powiedzmy, nieoświetloną drogą, czasem na poboczu nie spotkam kogoś, oczywiście osoby, czy też jakieś przeszkody i czy nie spowoduje jakiegoś wypadku. Czasami się zastanawiam, że dosyć fajnym systemem, który bardzo mocno pomaga, jest system takiego Night Vision, który jest między innymi montowany w Mercedesach klasy S, gdzie ten system się za chwilę, na chwilę potrafi załączyć, wychwycić osoby, które powiedzmy postaci, które idą gdzieś tam w tle, co w dużej mierze umożliwia Tobie zareagowanie, wcześniejsze zareagowanie. Natomiast ten Night Vision umieszczony właśnie w takim tak zwanym seryjnym, powiedzmy, Mercedesie klasy S, to bardzo działa fajnie, tylko że to musisz mieć Mercedesa klasy S lub nie tylko. Natomiast dzisiaj wychodzę, że tak powiem, nie tylko ja, ale dzięki też między uprzejmości pewnej firmie, która przesłała takie urządzenie, jesteśmy w stanie mieć takiego, powiedzmy, Mercedesa klasy S na pokładzie. Przedstawiam Wam dzisiaj urządzenie, które z pewnością pomoże Wam podróżować po zmroku. W zestawie dostajemy taki właśnie oto monitor, który mocujemy na specjalnej takiej przystawce macie, żeby nie porysować swojej deski, lub na przystawce, jeżeli oczywiście dostaniemy taką w komplecie. Tak, oczywiście mamy taką tutaj bardzo dobrą przystawkę, więc mamy możliwość przymocowania tego w dosyć profesjonalny sposób do swojej czołowej szyby lub też jak tam ktoś woli, nie. Więc ona może być wkręcona tutaj i to idzie do szyby, więc możemy sobie gdzieś tak na wysokości oczu zawiesić. W zestawie mamy jeszcze do tego ta podstawka, która jest montowana o tutaj. Dalej mamy tutaj system połączenia. Mamy możliwość podpięcia pod OBD, plus do tego ładowarka samochodowa. Całość jest naprawdę dosyć fajnie zapakowana, bardzo prestiżowa gąbeczka, pudełeczko też tak samo wygląda świetnie i ten system za chwilę będziemy uruchamiać. Instalacja samego systemu jest dosyć prosta i trywialna, więc jakby chyba żaden użytkownik nie będzie miał z tym problemu. Ja natomiast tak na pierwszy rzut oka, widząc tą kamerę, która jest posadowiona jakby z tyłu, czy też z przodu, jak zwał, tak zwał, trochę napawa mnie jakby taką obawą, że
taka malutka kamerka i taki system, który ma za zadanie widzieć kompletnie w nocy lub też przy bardzo małym świetle. Ja w sumie widziałem, jak działają systemy, specjalistyczne systemy, które są montowane, jak już mówiłem, w samochodach klasy premium. Nie do końca wierzę w tego typu rozwiązanie, dlatego podjąłem się, że tak powiem, takiego wyzwania, żeby sprawdzić i ocenić, czy faktycznie takie urządzenie, które notabene kosztuje $499, w tej chwili jest po przecenie, ma zastosowanie i my będziemy mogli korzystać z tego i to przyczyni się do przede wszystkim bezpiecznej jazdy. Tak jak mówiłem, szybko zapada w tej chwili zmierzch i dobrze by było jeździć bezpiecznie i widzieć wszystko, co się dzieje na drodze i wokół nas. Natomiast nie każdego stać, żeby kupić sobie S-klasę, bo akurat w tego typu samochodzie widziałem system, który zdecydowanie widzi szybciej i dalej i rozpoznaje różne przeszkody, czy też ludzi chodzących, idących po poboczu. Z tego, co widziałem na takich testach w internecie, to naprawdę robi bardzo dobrą robotę, aczkolwiek ja w to nie wierzę. Muszę sprawdzić, dotknąć, zobaczyć, a Wy musicie to zrobić ze mną. Więc jakby zapraszam do samochodu i widzimy się w ciemności, albo się nie widzimy. Znajdujemy się w totalnej, może nie totalnej ciemności, ale jedziemy drogą, która jest oświetlona. Zwróćcie uwagę, jaki jest obraz. Ja w tej chwili ustawię swoją kamerę i podbiję ISO do 10 000 i tak właśnie widzi oko ludzkie. Tak właśnie obraz wygląda z oczu. I uwierzcie mi, że kamera, którą nagrywam w ciemności, to jest profesjonalny aparat Sony A7S2, który kosztuje 10 000 zł. Do tego obiektyw też, który kosztuje podobną sumę, więc zwróćcie uwagę, że obraz, jaki jest przesyłany przez nasze testowane urządzenie, jest naprawdę bardzo krystaliczny, czysty i bardzo przejrzysty. Tutaj mamy już nieoświetloną drogę, zapaliliśmy długie światła i zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Ja za chwilę przejdę na filmowanie samej drogi i zobaczycie, ile będę musiał, no chyba prawdopodobnie 10 000 ISO musiałem podbić, żeby mój aparat zobaczył drogę tak, jak widzi oko ludzkie. Zwróćcie uwagę, jak to wszystko się kształtuje. Naprawdę jestem pod wrażeniem, w jaki sposób pokazuje w nocy nam jakość obrazu to urządzenie. Jak sami widzicie, urządzenie daje rady. Robi naprawdę dobrą robotę i poprawia przede wszystkim bezpieczeństwo. Jedyny taki zarzut, który mogę mieć do tego urządzenia, to to, że to nie jest nagrywarką. Ale zapewniono mnie, że kolejne modele, które wyjdą niebawem, będą miały już funkcję nagrywania. Więc będziemy mogli z czystym sumieniem zakupić sobie takie urządzenie, które będzie nam nie dosyć, że pomagało z chwilą, kiedy jedziemy po zmroku, to dodatkowo będziemy mogli mieć rejestrator. Oczywiście możemy tego używać za dnia, bo też bardzo jest dobra jakość przesyłanego obrazu właśnie z tej kamerki. Na początku byłem trochę zdystansowany,
przygotowany do właśnie tego rozwiązania, bo używam na co dzień też między innymi kamery, która ma bardzo mocny procesor, i obiektyw, który zapewnia dosyć mocne widzenie w ciemności i nagrywa bardzo, no, że tak powiem, jak żyleta te obrazy, a tutaj mamy urządzenie 3 razy tańsze od takiego aparatu, który mogę nagrywać w ciemności i proszę bardzo, mamy taki efekt. Słuchajcie, bardzo serdecznie i gorąco polecam, gdyż spełniło moje wymagania. Ja byłem dosyć mocno zdystansowany, jak już wcześniej mówiłem, i uważałem, że to nie da rady, ale jednak to działa. Słuchajcie, wszystkie linki daję Wam pod filmem, możecie linkować, możecie zamawiać, możecie też między innymi dostać zniżkę, która oczywiście wszystko to opiszę na dole. Tymczasem żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym odcinku, wpadajcie na mój Instagram, tam naprawdę dużo się dzieje. Mile widziane będą lajki pod filmem lub komentarze na temat tego urządzenia lub nie tylko. No i oczywiście, jak jesteś nowy na kanale, zostaw subskrypcję i zostań ze mną na długo. Tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku Strzała, cześć!